Kochanie, ja mam świadectwo, a raczej pokutę. Jak przez ostatnie miesiące zbliżyłem się do Boga, zaczęli pojawiać się ludzie, zaczęła się ewangelizacja, zacząłem temu liderować. Odezwało się takie coś ze starego, kurczę, dusza moja zaczęła rosnąć. Ludzie przychodzili po porady, a ja zawsze się w tym dobrze czułem i się chyba za dobrze w tym poczułem, bo przyszło do mnie takie coś, że przyszła sytuacja, która nie szła po mojej myśli, która się nie chciała rozwiązać tak, jak bym sobie tego życzył i tak naprawdę osądziłem w sercu człowieka, raz, że osądziłem to, że już jestem wyżej nad niektórymi z was, takie przyszło mi w duszy, poziomie spotkania z Bogiem, nie wiem, po poziomie relacji z Bogiem, mądrości w Bogu, nie wiem jak to nazwać, ale coś się w duszy zadziało, tak? A drugi, osądziłem tego człowieka, że nie robi tego, co ja bym chciał, że to nie idzie po mojej myśli, że to kompletnie tak zły wyrok na niego wydałem. I wiecie, czytając Pismo Święte, otworzyłem, że ten, kto się wywyższa, będzie poniżony. I tak naprawdę przyszła do mnie odpowiedź, przyszła od tej osoby, której myślałem, że jest niżej. Ona mówi do mnie tak. A dlaczego na tą drugą osobę, która nie zrobiła tego, co ty chciałeś, dlaczego się o nią, choć się o nią pomodlimy. Choć się mówi o nią pomodlimy. A mi przyszło takie słowo, dlaczego się nie zacząłeś modlić, tylko ją osądziłeś. I w takim jednym słowie zagrały mi dwie rzeczy. Zagrały mi, pokazały mi, co tam jeszcze w tej mojej duszy jest, co tak naprawdę mam do zrobienia, do przerobienia dalej. Także, że to nie jest, że jak się zbliżam, czy cokolwiek robię więcej, ja, to ja jestem wyżej, bo wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga. I to jest powód do dalszej pracy, do dalszego zmieniania się, kurczę, i brania tego, co jest w Słowie. Amen.